Witam wszystkich w 33. odcinku kursu na wnętrze. Jak nie dać się zaskoczyć nieprzewidzianym wydatkom? O tym dzisiaj będę opowiadała. Jeżeli macie pytania, śmiało piszcie, bo to jest taki temat dosyć luźny, a jednocześnie przynoszący dużo problemów. Będzie też na końcu niespodzianka, więc jak dotrwacie do końca, to powiem Wam, na czym będzie polegała. Witam wszystkie osoby. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Ja siebie widzę, więc chyba powinno być ok. Jestem też na Instagramie, także osoby z Instagrama też będą mnie słyszeć i widzieć. Póki co nie będę udostępniała ekranu, więc myślę, że taka forma online'owa też będzie dla Was wideo ok. Bardzo dużo robię live'ów z prezentacjami i do tego właśnie robię pokaz slajdów, więc jeżeli jest taki pokaz slajdów, to lepiej oglądać mnie na Facebooku, dlatego że na Facebooku widać mój monitor. Póki co jeszcze nie mam zrobione tak, że będzie widać mój monitor i na Instagramie i tutaj, bo tu mam też inne formaty wideo. Na Instagramie mam w pionie, a na Facebooku jestem oczywiście w poziomie. Okej, słuchajcie, żeby nie dać się zaskoczyć nieprzewidzianym wydatkom, trzeba wiedzieć, jakie te wydatki są i zacząć po prostu całą swoją aranżację od planowania. Czyli no możecie wziąć albo kartkę papieru, albo obejrzeć moje poprzednie live'y, albo wejść na stronę atoato.pl i pobrać jakieś harmonogramy czy kosztorysy, ale coś musicie zacząć jak gdyby planować. Ja wiem, że to planowanie ono jest takie nudne, mało osób chce to robić. Oczywiście są osoby, które lubią planować i organizować, lubią zarządzać, liczyć, lubią tabelki, Excel i tak dalej. Ale bardzo dużo osób ma z tym problem i nie za bardzo lubi się w to bawić. A żeby zrobić fajną aranżację wnętrz i to w budżecie, jaki się ma, to trzeba niestety wszystko, słuchajcie, zaplanować i zorganizować, ale też trzeba wiedzieć, co ewentualnie mogłoby się wydarzyć w trakcie aranżacji, w trakcie remontu, w trakcie zakupów. No tak, żeby po prostu nie dać się właśnie zaskoczyć tym, że nagle musimy wygenerować kolejne 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy itd., itd. I teraz słuchajcie, jak to najprościej zrobić? Ja zawsze mówię, że najprościej zacząć od tego, żeby spisać sobie, co my planujemy aranżować, co będziemy jak gdyby urządzać. I teraz ja to będę mówiła bardzo ogólnikowo do wszystkich osób, zarówno dla tych, które będą przeprowadzały remont pojedynczego mieszkania, jak i dla osób, które będą urządzać całe wnętrza, całe domy. Ja w Ato z całym moim zespołem zajmujemy się głównie aranżacją dużych domów, dużych mieszkań. Nie robimy pojedynczych pomieszczeń, chyba że to są jacyś klienci z polecenia, ale ogólnie nie zajmujemy się takimi rzeczami, więc zawsze podchodzę do budżetu bardzo kompleksowo, tak żeby ogarniać całość, czyli żeby mieć i w tym pakiecie i kuchnię, i salon, łazienkę, wszystkie te pomieszczenia. Ale Wy możecie podejść do tego w ten sposób, że będziecie robili aranżację, słuchajcie, tylko jednego wybranego pomieszczenia. Niemniej jednak wszystkie zasady, o których będę mówiła, dotyczą każdego remontu bez względu na jego wielkość. I teraz tak, pierwsza ważna rzecz to określenie, co będziemy robić. No i każdy by mógł powiedzieć, no tak, ale przecież my wiemy, no salon będziemy robić, no to co, tu żadnego odkrycia nie ma. No ale jeżeli mamy ustalone, ile tych pomieszczeń będziemy mieli, albo w przypadku na przykład stanu deweloperskiego mamy w planach, że urządzimy tylko część tego, albo już wiemy, że nie wystarczy nam pieniędzy, to właśnie wtedy, kiedy mamy ich najmniej i kiedy wiemy, że nam nie wystarczy, powinniśmy zacząć wypisywać sobie, co dla nas jest najważniejsze, czyli zrobić sobie taką listę priorytetów. I można to zrobić w ten sposób, że bierzemy wszystkie pomieszczenia, wypisujemy je na kartce, albo możecie wypisać w moim Excelu, który możecie pobrać na stronie atoato.pl w sekcji blog, tam jest o budżetowaniu, więc możecie sobie tam wejść pobrać. I wypisujecie pomieszczenia i później zabieracie się za wypisanie wszystkich elementów, coś mi dzisiaj nos swędzi, wszystkich elementów, które będziecie chcieli tam włożyć. Czyli jeżeli to jest salon, to wypisujecie po kolei sofa, na przykład rozkładana z funkcją spania, albo narożnik, jeden fotel, stolik kawowy, stół z krzesłami, krzeseł sztuk 6 i tak dalej. I jak zaczynacie wypisywać te wszystkie przedmioty, to później będzie Wam łatwiej podzielić daną kwotę, którą macie, na poszczególne, słuchajcie, pomieszczenia.
To jest jak gdyby jedna rzecz, ale druga rzecz, że jak zaczniecie się zastanawiać, co tak naprawdę w danym wnętrzu jest, znajduje się teraz, obecnym nawet, to zobaczycie, że tych elementów jest bardzo dużo. Czyli oprócz mebli, oprócz oświetlenia, mamy na przykład oprawy do gniazd i włączników, o których bardzo często zapominamy. Mamy na przykład żarówki wkręcone w lampy. Mamy grafiki, obrazy, jakieś ramy, w które wieszamy te obrazy. Mamy lustra, mamy jakieś bibeloty, dodatki i te wszystkie elementy, one składają się na całość. Jeżeli my nie będziemy ich wszystkich wypisywać, to później mamy taki budżet, no taki dosyć ograniczony. Oczywiście te największe, najdroższe rzeczy będą, słuchajcie, policzone przez Was, wypisane, ale no dużo rzeczy pozostanie jak gdyby w sferze, no kiedyś to kupię, to już nie są takie drogie rzeczy, przecież te poduszki, ten pled, to się później jakoś kupi. Ale właśnie te dodatki, a dokładnie ich ilość, ilość grafik, ramek, żarówek, lamp, bardzo często zapominamy w ogóle o lampach, zostawiamy je na sam koniec i nam się wydaje, że po prostu za 1000 zł kupimy wszystkie lampy do całego domu i jakoś i to wszystko jakoś ogarniemy. A później się okazuje, że z 1000 zł robi się nam 20 tysięcy, bo mamy 40 punktów świetnych, no i tu chcieliśmy taką ładną lampę, a tu nam się spodobała jeszcze inna. No i robi się tak no, trochę mało ciekawie, bo wtedy te nasze wnętrza nie będą urządzone do końca. Nie wiem, czy się spotkaliście w ogóle z tym, że wnętrza Wasze nie były takie do końca zaaranżowane. Czyli, że zostały Wam jakieś rzeczy, jakieś listwy niedokończone, mieszkaliście bez drzwi albo bez jakiejś żarówki. No i sami wiecie, że to wtedy nie jest taka satysfakcja, jak się przeprowadzamy szczególnie do pierwszego swojego mieszkania bądź domu, że mamy dużo rzeczy niewykończonych. I nam się wydaje, że my to szybko wykończymy, że to nam nie zajmie dużo czasu, że w rok wszystko będzie. A później latami mieszkamy w takich niedokończonych wnętrzach, gdzie nie wszystko pasuje. Albo zaczynamy, słuchajcie, oszczędzać i nasze wielkie plany co do tego, co my tam powkładamy, legną w gruzach, bo właśnie, słuchajcie, nie zaplanowaliśmy wszystkiego. Czyli nie mieliśmy zrobionego planu i zaskakują nas ceny poszczególnych produktów. Czyli te nieprzewidziane wydatki to mogą być wydatki związane z tym, że nie wiecie, ile co kosztuje. I dzięki temu, że zaczniecie to planować, dzięki temu, że rozpiszecie to na pomieszczenia, na poszczególne elementy, będzie Wam łatwiej to zrobić. Ja niedawno stworzyłam kurs właśnie jak policzyć koszty aranżacji wnętrz, w którym pokazuję, jak to, słuchajcie, wszystko po kolei zrobić. I dużo osób myśli, że taki kurs, czy takie szkolenie, w którym pokazuję, jak to robić na Excelu, to jest tylko po to, żeby wiedzieć, co ile kosztuje. Ale tak naprawdę taka tabelka i oszacowanie dokładne, co będziemy tam kupować i za ile, spowoduje, że oszczędzimy też dużo czasu. Czyli ten kurs jak gdyby nie jest tylko i wyłącznie o tym, że jak zaaranżować wnętrze w budżecie, ale jak też zaoszczędzić, słuchajcie, czas. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście wszystko zaplanowali i rozpisali na poszczególne pozycje. I nie zapominali właśnie o elementach, które są drobne. Czyli dekoracje, czyli ramki, lustra i to wszystko, co Wam wcześniej o tym opowiadałam. Także to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Teraz kolejna ważna sprawa, numer dwa. Słuchajcie, sprawa numer dwa jest związana z ekipami remontowymi i planowaniem w ogóle budżetu. Ja się spotkałam z czymś takim, że jeżeli nie mamy projektu, jeżeli nie mamy rozpisane dokładnie, co my chcemy mieć, czyli jakie płytki, jakie duże, ile tych płytek, czy to będzie mozaika, czy to będzie gres, jaką chcemy mieć kabinę prysznicową, jaką chcemy mieć wannę, to umawiamy się najczęściej z ekipą, że mamy 50 na przykład metrów kwadratowych mieszkania, no i że chcemy mieć panele, jakieś tam płytki w łazience, albo nawet może wiemy, gresowe płytki w łazience, no i białe jakieś tam gładkie drzwi. No i my to podajemy wykonawcy, wykonawca podaje nam jakąś cenę, powiedzmy poznańska cena 50 metrów, no to będzie około, w stanie deweloperskim oczywiście, to będzie około tam 25-30 tysięcy, zależy co tam będzie robione. No i on szacuje, że bo to jest jakaś mniejsza ekipa, że on to zrobi tam za 18 tysięcy, do 20 na pewno się zmieścimy. No i przyjeżdżają na budowę, a my zaczynamy tworzyć. No, że my byśmy tu chcieli jednak mozaikę, później się okazuje, że tą mozaikę trzeba docinać każdy kawałek i na przykład jeden dzień oni kładą tylko na jednym małym kawałku po prostu mozaiki.
cały proces się wydłuża, zaczynają się pojawiać jakieś nowe rzeczy, my zaczynamy kombinować, wymyślać, bo nie zaplanowaliśmy wszystkiego wcześniej, a koszty rosną. I teraz różnie bywa z ekipami. Niektóre nas od razu oświecą, no będzie drożej, ale to my w tym budżecie nie zrobimy, a to jeszcze dodatkowo kosztuje, a my tu musimy jeździć po płytki, po wszystko, już 10 razy byliśmy w Castoramie, no i każdy nasz wyjazd kosztuje 200, 300 i tak dalej, a tutaj jeszcze trzeba to zrobić i to, a w ogóle sceny to są tak krzywe, że tutaj przy suficie to musimy położyć karton gipsy. No i z naszych 18 tysięcy robi się 40 tysięcy. No i pół biedy, jeżeli się o tym dowiemy wcześniej, ale jak nie mamy pieniędzy, to i tak kiepsko, no bo skąd my weźmiemy te pieniądze? No i z czego bierzemy? Z mebli, tak? Już meble naszych marzeń, lampy odpływają w siną dal i musimy się wypłacić, musimy zapłacić za tą pracę. Moglibyśmy tego uniknąć, gdybyśmy to zaplanowali. Bardzo dużo osób bierze ceny po prostu ad hoc i w trakcie remontu zaczyna zmieniać. I myśli, że to jest takie 5 minut, że to jest chwila i że to nic nie będzie kosztowało. A okazuje się, że to może kosztować bardzo dużo, dlatego że wydłuża się coś w czasie. Pracownicy danej ekipy mogą gdzieś znikać albo szefowie. No może być dużo takich rzeczy, słuchajcie, nieprzewidzianych, które spowodują, że nawet wydłużenie czasu będzie nas więcej kosztowało ze względu na to, że na przykład będziemy musieli opłacać czynsz w danym miejscu, w danym lokalu, gdzie mieszkaliśmy do tej pory, a zakładaliśmy, że po 3 miesiącach czy po 2 miesiącach remontu my się przeprowadzimy, a tu się okazuje, że my się nie przeprowadzimy, no i trzeba zapłacić kolejne na przykład 2000 czynszu z rachunkami albo 3000 czynszu i robi się nam dodatkowe 6000. I wtedy nasz cały budżet jest o te, słuchajcie, automatycznie 6000 droższy. Kolejna rzecz jest taka, że w budynkach, szczególnie które już istnieją, czyli w mieszkaniach, w domach z rynku wtórnego, my nie wiemy do końca, co tam się kryje za tymi ścianami, jak to wszystko jest zrobione. Jak przyjeżdża ekipa, zaczyna działać i załóżmy, że wszystko już mamy zaplanowane, wybrane i oni wszystko mają dobrze wycenione i mamy umowę z nimi na określoną kwotę i określony czas, to zaczynają się rzeczy nieprzewidziane robić. Jakieś pleśnie, jakaś wilgoć, gdzieś jakieś rury do wymiany. Okazuje się, że instalacja cała elektryczna jest do wymiany. To wszystko, słuchajcie, możecie sprawdzić wcześniej. Bo po pierwsze, kupując dany lokal, mieszkanie, możecie iść z nadzorcą budowlanym, który może to wszystko sprawdzić. Po drugie, możecie jak gdyby poprosić ekipę, że jak na samym początku wejdzie, to żeby sprawdziła i oszacowała, czy to jeszcze gdzieś będzie dodatkowo cokolwiek kosztowało, żeby zrobili jakieś odkrywki albo skuli kawałek betonu, jeżeli coś chcecie przerabiać w łazience, żeby wcześniej ewentualnie wiedzieć. Albo też się zapytać, czy Wasze plany, Wasze marzenia, Wasz projekt, który będziecie realizować, będzie do zrealizowania właśnie w tym danym określonym budżecie. Co może Was spotkać po tym, jak dana osoba z ekipy remontowej była zobaczyć lokal, i czy ona może przewidzieć też, słuchajcie, jakieś rzeczy, które mogą się wydarzyć, bo jeżeli oni robią bardzo dużo remontów, to oni mają dosyć duże doświadczenie w tym, co się może stać. I jeżeli oni powiedzą, no wie Pani co, no wszystko powinno być ok, ale może być tak i tak. No i ostatnio jak robiliśmy, to się właśnie coś takiego wydarzyło, no i to kosztowało dodatkowo tyle i tyle. Więc to też będziecie mogli, słuchajcie, założyć dodatkowo. Także wszelkie rodzaje zmian instalacji elektrycznej, wodkanu, zmian na przykład ścian działowych, jakieś skuwanie posadzek. Może się okazać, że podłogę, którą chcecie położyć, to jest deska drewniana. Cześć Agnieszko, deska drewniana. No i macie za dużą wilgotność, bo położyliście na przykład wilgotność podłogi oczywiście, posadzki, wylewki. Macie za dużą. Bo się okazało, że zrobiliście na przykład tynki maszynowe, wylewane, czyli woda się lała po ścianach. Jest tak duża wilgotność, że przez 3 miesiące nie położycie Waszej ukochanej drewnianej podłogi, którą już sobie zamówiliście, zapłaciliście za nią 40 tysięcy albo i więcej. No i teraz nie da się nic zrobić. No i dochodzą koszty. No tak, my możemy Pani to osuszać. No ile kosztuje osuszanie? No tyle. Tyle i tyle trzeba dopłacić miesięcznie za to, żeby to wszystko, słuchajcie, osuszyć. Więc możecie to wszystko przewidzieć, jeżeli będziecie dużo pytać sprzedawców, wykonawców,
o to, co może się stać, albo jakie są wymagania do położenia danych płytek, do położenia danej tapety, bo tapeta też może zejść, w cudzysłowie, zacząć odchodzić od ściany, jeżeli jest za duża wilgotność. Zapytać się o wszystkie rzeczy, słuchajcie, techniczne. Trzecia rzecz, zamawianie różnego rodzaju produktów za późno, czyli brak świadomości, brak harmonogramu, co po kolei kupować. Oczywiście na pierwszym miejscu jest budżet, tak? Zaplanowanie go całego budżetu w Excelu, ale z budżetu też będzie wynikał harmonogram, bo jeżeli w budżecie macie napisane, ile będziecie czekać na dany produkt, czyli na przykład 4 tygodnie, 6 tygodni, 12 tygodni, to będziecie wiedzieli, co po kolei zamawiać. I teraz, no bez tego się, słuchajcie, nie da. Mało osób wie, że na samym początku powinny być zamawiane drzwi, dlatego że drzwi montuje się na końcu i najczęściej zostawiają wszyscy to na koniec. A na drzwi w zeszłym roku, słuchajcie, czekało się nieraz nawet 30 tygodni. Normalnie to jest około, słuchajcie, 6-8 tygodni, a w zeszłym roku coś się takiego wydarzyło, że po prostu opóźnienia były gigantyczne i średnio czekaliśmy co najmniej 12-13 tygodni na drzwi od momentu pomiaru i zapłacenia oczywiście zaliczki. Więc to nie jest tak, że od momentu jak my zgłosimy chęć, tylko musimy jeszcze zapłacić i jeszcze montażysta musi przyjechać, żeby dokonać pomiaru i powiedzieć, jak takie drzwi powinny być przygotowane. Więc punkt numer 3 to planujemy, harmonogram tworzymy i według tego harmonogramu zamawiamy. Jeżeli będziemy wiedzieli, na co ile czekamy, jakie są wymagania techniczne, parametry i tak dalej danego produktu, danego materiału do wykończenia wnętrz, będzie nam o wiele, słuchajcie, łatwiej wszystko zorganizować, zaplanować, szybciej zrobić cały remont, a bez danych produktów nie można robić remontu. I teraz cały problem polega na tym, że bardzo dużo ekip jest nieasertywnych i zamiast powiedzieć takiej osobie, która co chwilę zmienia zdanie albo w trakcie remontu zmienia zdanie i wszystko jak gdyby odwraca do góry nogami, że no oni niestety no mają określony czas i muszą iść na następną budowę i że no ta osoba straci tą ekipę, straci też czas i pieniądze tej ekipy, no to najczęściej mówią, że dobrze, to my zrobimy i tak dalej, a później zaczynają się różne rodzaje właśnie odbierania telefonów albo jakieś takie niejasności. Słuchajcie, czwarty punkt. Brak określonych warunków umowy i współpracy pomiędzy dostawcami, wykonawcami a klientami, nami. To powinno być ściśle określone, co ma być zrobione i tak dalej. I dla Waszego dobra nie kombinujcie w trakcie remontu. Wcześniej jest czas na to, żeby to wszystko, słuchajcie, zaplanować, bo to naprawdę można zrobić prosto, jeżeli postępuje się zgodnie z jakimiś wytycznymi. Możecie też oczywiście skorzystać z moich lekcji z kursu na wnętrze, z poprzednich odcinków i sobie obejrzeć, jak to po kolei zrobić. Także no, trzeba to ustalić, trzeba ustalić harmonogram działania i prac i nie liczyć na to, że ktoś będzie po prostu u nas siedział za 6 tysięcy przez pół roku i będzie wykonywał wszystkie nasze zmiany. Jolanta pisze, wzięłam panią z nadzoru budowlanego do sprawdzenia domu z rynku wtórnego. Oprócz problemu z wentylacją nic innego nie znalazła. Po jakimś czasie po kupieniu domu okazało się, że elektryka jest dwużyłowa do wymiany. Dom ma całą wschodnią ścianę niedocieploną. Krzywe ściany w domu, szerokość kuchni w dwóch przeciwległych miejscach, 17. To strasznie dziwne, bo ona powinna mieć wszystkie miarki. Na Instagramie jest taka bardzo fajna dziewczyna, teraz pani z budowy, chyba z pani z budowy, nie pamiętam. I ona właśnie pokazuje, z jakimi narzędziami powinien przyjść nadzorca budowlany, żeby to wszystko, słuchajcie, pomierzyć. Czytam dalej. Docieplenie dachu to farsa, do połowy z radości zakupu domu pojawiła się frustracja, radzę samemu wszystko sprawdzać. Pewnie, że tak. No, ograniczone zaufanie pewnie do wszystkich. Mogą być też osoby, które są świetne, na przykład ekipy remontowe, a później na następnej budowie po prostu jest jakaś tragedia. Uciekają im na przykład pracownicy, albo nie płacą pracownikom, albo mają, słuchajcie, jakieś problemy. Ukrywają jakieś rzeczy, my zgłaszamy jakieś rzeczy do zmiany, te zmiany nie są zrobione. No, słuchajcie, wszystko może się wydarzyć. Najlepiej być ubezpieczonym od różnych rzeczy.
Ale to dziwne, Jolanto, że nie było sprawdzone no, krzywizna ścian i tak dalej. Nie wiem, co z dociepleniem, czy da się to sprawdzić jakoś, jeżeli już jest cały dach zamknięty i od środka są płyty kartonowo-gipsowe. No, pojawia się frustracja. Pytanie, jak często było sprawdzane przez nadzorcę budowlanego i czy to był nadzorca też z ekipy, znaczy firma, która budowała ten dom, czy ktoś niezależny? Bo jeżeli to był ktoś niezależny i on miał na przykład przez kilka miesięcy jeździł tam raz w tygodniu, to powinien większość rzeczy wyłapać. Ciężko mi powiedzieć, Jolanto, jak często przychodził nadzorca do Ciebie na budynek, żeby to wszystko sprawdzać. Wiem, że to sporo też kosztuje i nie każdy bierze takiego nadzorcę, i żeby właśnie co tydzień przyjeżdżał i to wszystko sprawdzał. Więc jakbyś mogła jeszcze dopisać, byłoby super. I też są różni ludzie, ale najczęściej jak w środku, ja mówię o nadzorcy budowlanym, który przychodzi do środka, no to on powinien sprawdzić krzywizny. I jeżeli są takie duże, słuchajcie, spadki, my mieliśmy tak, że wzięliśmy kiedyś nawet zwykłą ekipę remontową do sprawdzenia lokalu i też było 15 cm różnicy na suficie pomiędzy jednym końcem pomieszczenia a drugim. No to słuchajcie, no jeżeli to było zgłoszone do dewelopera, no to on to po prostu poprawił, no albo wyrównał to płytą kartonowo-gipsową, jak gdyby za swoje pieniądze. Jeżeli na samym początku, podczas odbioru to zrobimy, no to oni powinni, jak gdyby ta firma, która to wykonuje, powinna poprawić. A jeżeli to zlekceważymy, to będziemy musieli to robić samodzielnie. Ale różne są, słuchajcie, przypadki, różne są historie. W tygodniu Wam opowiadałam też historię o tym, że nasz klient zgłosił się do nas po projekt i my tu już zaczynamy działać. No i my mówimy mu, żeby właśnie kogoś takiego tam zatrudnił, albo ekipę remontową, albo kogoś z nadzoru budowlanego, żeby po prostu z nim poszedł na odbiór i sprawdził, czy właśnie ściany są proste, czy wszystko się zgadza. I że prosimy o chyba przekroje lokalu. No i słuchajcie, dostał telefon albo maila, już teraz nie pamiętam, że pieniądze zostały mu zwrócone na konto i że ma się kontaktować tylko przez prawnika i że oni mu tego mieszkania już nie sprzedają. I to samo spotkało jego znajomego, który już kupił ten lokal też, który miał już nawet zrobiony, słuchajcie, projekt. Po prostu odcięcie, zero odbierania już telefonów i żeby się z nimi nie kontaktować. Ja nie wiem, co musiało być strasznego w tej realizacji u tego dewelopera, ale jeżeli ktoś tak strasznie się boi, że ktoś przyjdzie i posprawdza kąty, ściany i tak dalej i że klient przyjdzie w ogóle z taką osobą na odbiór, no to jest nieporozumienie. Przecież na wiele rzeczy, słuchajcie, też możemy przymknąć oko. No ale jeżeli jest 17 cm, tak jak Jolanta pisze, różnicę pomiędzy ścianami, no to jest strasznie dużo. To trzeba by było coś z tym zrobić. No, to nie jest za ciekawe, słuchajcie. Nie jest za ciekawa historia. Daj znać jeszcze, Jolanto, jak często miałaś właśnie tego nadzorcę i to, czy to był taki nadzorca, który właśnie miał co tydzień tam przyjeżdżać i pilnować. Tutaj jeszcze na Instagramie. Ja kupiłam mieszkanie, Malkinia pisze, ja kupiłam mieszkanie z grzybem. Poprzedni właściciele pomalowali ściany, oglądałam mieszkanie wieczorem, nie zajrzałam za firanki, nie wiedziałam, że woda skrapla się za okna. No widzisz, kurczę. Także sprawdzajcie uważnie, jak widać, że na szafie w rogu są poupychane rzeczy, to sprawdźcie, czy nie kryje się tam niespodzianka. No dokładnie. Żeby nie było, oglądałam mieszkanie z agentką. Żadna z nas niestety tego nie zauważyła. Dopiero po miesiącu, po wprowadzce zobaczyłam, jak to wszystko wyszło spod farby. Powiem Ci, Malkinia, że jak jeżdżę po różnych lokalach, ja też nie jestem specjalistą i na pewno nie jestem do odbiorów idealną osobą, to też właśnie widzę, że na przykład coś jest świeżo odmalowane, szczególnie w łazienkach, ale tego grzyba da się, że tak powiem, przemalować. Da się wyszpachlować, pomalować, nie będzie ten grzyb widoczny, ale on i tak się wybije. Jeżeli jest problem z cyrkulacją powietrza, jeżeli są zbyt szczelne okna, albo za mocno coś jest nie tak z izolacją, albo w oknach nie ma właśnie specjalnych kratek takich wywietrzników i tak dalej, więc naprawdę dużo rzeczy może się zdarzyć. Może wilgoć iść też od dachu, może iść od piwnicy, także naprawdę sporo tego może być. Jolanta jeszcze napisała, napomknę, że kupiłam dom od miłych 70-letnich dziadków.
Zaufanie pojawiło się samo, no jasne. Dom z 1990 roku, nadzorca był jednorazowy. Taka oferta w internecie była, sprawdzenie domu przed zakupem. Myśleliśmy, że osoba z nadzoru pokaże nam słabe punkty nieruchomości. No wiesz co, no te krzywizny powinna sprawdzić. Pytanie, jak długo trwało to, czy dostaliście raport, bo powinien być raport. Ogólnie takie coś trwa, to kilka godzin, taki ktoś sprawdza taki lokal. Ile to było metrów? Nie napisałaś ile metrów, no ale powiedzmy, że tam sto ileś, no to na pewno kilka godzin trwa samo sprawdzanie, no i później powinnaś dostać jeszcze jakiś raport. Może to było jakieś, nie wiem też ile płaciłaś. Średnio chyba z raportem, sam przyjazd kosztuje chyba od 300, 500, 600 zł i plus jeszcze do tego raport. Nie wiem ile to z raportem kosztuje. Ale niektórych rzeczy może nie widzieć. Na przykład docieplenia dachu, to jak jest wszystko zrobione, to przypuszczam, że może tego nie sprawdzić, ale nie wiem, sprawdzę na Instagramie, jak się nazywa ta przysympatyczna osoba, która się właśnie zajmuje nadzorem budowlanym i też Wam, słuchajcie, powiem. Jeszcze tylko Ci powiem, Malkinio, na Instagramie, że możesz sprawdzić, jak coś zmienić właśnie w domu. Sprawdź te okna. Sprawdź, czy ta wilgoć nie idzie albo od dołu, albo od góry. Są też oczywiście preparaty, ale ważne by było, żeby ta ściana była odpowiednio odizolowana od reszty i żeby też była cyrkulacja powietrza w tym lokalu. Pewne rzeczy jeszcze na etapie, jak się mieszka, można zmienić, tak? Ale to by musiała być jakaś dobra ekipa remontowa, która by wiedziała, co tam dokładnie trzeba zrobić. I ona by może wtedy doradziła. Oczywiście, no pewnie remont by trzeba było przeprowadzić w tych pomieszczeniach. Okej, dobra. Nieprzewidziane wydatki. Słuchajcie, nieprzewidziane wydatki. Mówiłam już o budżecie, o planowaniu, o Excelu, o harmonogramie. O policzeniu wszystkich kosztów, o podpisywaniu umów i ustalaniu harmonogramów i terminów różnego rodzaju. Teraz może trochę o zakupach w internecie. Nieraz, jeżeli nie zorganizujemy na czas danych elementów albo nie sprawdzimy, czy ta firma jest naprawdę istnieje, albo czy ten produkt jest dostępny i jaki jest czas na realizację, możemy zamówić produkty, które przyjdą nam za późno. Czyli na przykład kupujemy jakieś płytki, wydaje nam się, że te płytki przyjdą, albo no, coś kupujemy w internecie, no nie wiem, wannę, kabinę prysznicową i wydaje nam się, że one przyjdą w ciągu jakiegoś tam tygodnia czy dwóch, a nie sprawdzamy, że na przykład brak dostępności, robimy przelew, albo że dostępność wkrótce, albo że w ciągu tygodnia będzie, a to jest jakiś błąd. Warto, słuchajcie, zadzwonić i zapytać się, czy na pewno dany produkt jest na magazynie. Ile będziemy na niego czekali? Jaki będzie koszt transportu i jaki będzie koszt wniesienia i montażu. Wniesienie i montaż to jest najczęściej zapominamy właśnie o wniesieniu w montażu. Oczywiście nieraz może być to zupełnie, słuchajcie, za darmo, ale jeżeli są to duże, skomplikowane elementy, jakieś meble i tak dalej, no to jeżeli nie chcemy samodzielnie tego wszystkiego, słuchajcie, składać, to warto komuś zapłacić za to, żeby to zrobił. Ale uwaga, nie każde firmy mają to w zakresie. I na przykład nasze mówienie, że ja panu tam dam flaszkę czy pięć dych, żeby pan mi to wniósł, pomoże, dlatego że jeżeli jest produkt dużo gabarytowy, to kierowca, który to przywiezie i na palecie nam to spuści w dół, on choćbyśmy mu nie wiadomo ile dali pieniędzy, on nam tego, słuchajcie, nie wniesie i nie zmontuje, bo jest sam. I nawet jeżeli my to odbierzemy, szczególnie kobiety, no po prostu my z tym panem kierowcą tego nie wniesiemy. Dlatego trzeba wcześniej się dowiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić i najlepiej zorganizować sobie kogoś tutaj na miejscu. Czyli jeżeli przyjeżdża kierowca z danym towarem, na pelecie z podnośnikiem nam to spuszcza przed domem, na chodniku, to on po prostu tam zostawia i odjeżdża. I jego to już naprawdę nic nie obchodzi, bo wszystkie rzeczy były podane podczas zamówienia. Tylko my z reguły tego, słuchajcie, nie czytamy. Nie interesujemy się tym. Więc naprawdę sprawdzajcie to i zorganizujcie sobie w danym dniu, w którym dany towar ma przyjechać, osoby, które będą mogły nam pomóc daną rzecz wnieść. Jeżeli firma ma coś takiego w zakresie, że będzie nam montowała na przykład jakąś sofę, jakieś wielkie łóżko, jakieś meble, no to po prostu będzie to najprawdopodobniej odpłatne i to też jest koszt i też warto go przewidzieć i zaplanować, że będziemy musieli te pieniądze wydać.
Kolejną ważną rzeczą i fajną rzeczą jest ograniczenie sobie listy, słuchajcie, zakupowej, czyli kupujemy jak najwięcej produktów u jednego dostawcy. I przykładem mogą być na przykład lampy, dlatego że lamp jest najczęściej bardzo dużo, oświetlenia jest bardzo dużo. Jeżeli skupimy się, żeby wybrać u jednego dostawcy jak najwięcej tych opraw, to najprawdopodobniej dostaniemy transport całkowicie za darmo, a może też dostaniemy jakąś zniżkę, jakiś rabat, ale co ważniejsze, będziemy mieli mniej problemów podczas reklamacji, dlatego że nawet jak produkt nie będzie wadliwy, ale w trakcie transportu zostanie uszkodzony, no to to nie będzie wina sprzedawcy, tak? To będzie pewnie wina firmy kurierskiej, ale to już co powoduje, że zapiera nam znowu czas, że musimy to wysłać, zareklamować i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy niesprawdzonych dostawców, mamy bardzo dużo firm i na przykład u 30 dostawców kupujemy, w 30 sklepach kupujemy oprawy oświetleniowe, no to też może nam się to, słuchajcie, odbić czkawką, bo będziemy się zajmować tym przez kilka tygodni, a remont zamiast trwać 3 miesiące, to będzie trwał 6 miesięcy albo i dłużej, bo będziemy po kolei wszystkie, słuchajcie, rzeczy szukać. No to też zwróćcie uwagę. Jolanta pisze, 250 metrów. No właśnie, nie wzięliśmy raportu. Była opcja z raportem i bez. Pani nam powiedziała, co jest nie tak. Powiedziała, że może nam to po prostu napisać w raporcie. Stwierdziliśmy, że nam to niepotrzebne. Chytry dwa razy płaci. Powiedzenie się sprawdziło. Docieplenia dachu mogła nie wiedzieć, ale docieplenie ściany zewnętrznej powinna zobaczyć. Jasne. Mnie najbardziej wkurza elektryka. Myślałam, że po kolei będziemy odnawiać, a tu czeka nas generalny remont. Tak mi się nie chce, że myślę nad sprzedażą domu i kupienia innego. Przestrzegam, sprawdzajcie wszystkiego, co Wam wpadnie do głowy. Nie warto opakować się na minę. Tak, no słuchajcie, można też zrobić całą listę, tak jak Jolanta pisze. Przecież takich historii na pewno jest w internecie dużo, więc warto sobie taką całą listę zrobić. Czyli posadzki, ściany, ogrzewanie, elektryka i tak dalej, i z taką listą iść z ekipą remontową, bo przecież możecie wziąć też ekipę remontową, która przyjdzie Wam posprawdza, albo z jakimś nadzorcą budowlanym, albo kimś zaprzyjaźnionym z rodziny, kto się na tym zna, i po prostu z tej listy cały czas odhaczać i sprawdzać te wszystkie rzeczy. Ale ja no nie wiem, czy to będzie jakieś pocieszenie, Jolanto, ale w mieszkaniu, w którym mam biuro, mieliśmy cały czas problem z dogrzewaniem. A wszystko niby jest zgodnie zrobione z projektem i z przepisami i tak dalej. I wyglądała sytuacja tak, że mamy dobrze dobrane grzejniki na kubaturę lokali, że wszystko się zgadza, że mieliśmy termowizję, gdzie to ciepło uciekało przez skrzynki od rolet. Zostało to wszystko wypełnione, uszczelnione, żeby to ciepło nie szło, a my mieliśmy problem, że nie mogliśmy dogrzać łazienki do 21, a z tego co pamiętam 21 stopni, a z tego co pamiętam, to przepisy właśnie chyba mówią, że dany lokal musi być tak zaprojektowany, że w łazience musi być właśnie te chyba 21, a w pomieszczeniach innych możliwość dogrzania do 19 stopni. I były takie straszne zimy, po minus 20 parę, i nasz piec chodził non-stop w tym lokalu. To było 50 metrów, to jest 50 metrów i my płaciliśmy około 350-400 zł miesięcznie za prąd. A nasi sąsiedzi, którzy byli z drugiego skrzydła i mieli lokal 70 parę metrów, płacili mniej niż 300 zł za tą samą kubaturę i ciągle mieli ciepło, a my mieliśmy zimno. Więc zaczęliśmy różne rzeczy sprawdzać i tak dalej, i tak dalej. Wszystko było niby pouszczelnione, niby zgodne z przepisami, ale też przepisy mówią, że lokal musi być tak zrobiony, żeby można było dogrzać. I teraz przebywaliśmy też nieraz z małym dzieckiem tutaj, bo wcześniej tutaj mieszkaliśmy. I po prostu było nam ciągle, słuchajcie, za zimno. Musieliśmy wymienić grzejniki, sprawdzaliśmy też piec. Z zewnątrz całe okazało się, że jak nasz lokal jest jak zrobiony tak, że pod nami znajduje się wjazd do wózków, że ta część też, słuchajcie, jest niby dobrze docieplona. Oni tutaj dołożyli jakąś warstwę styropianu. Okazało się, że też dotykamy winda, która nie jest ocieplona, ale tak jakby popatrzeć, to wszystko prawie jest zrobione dobrze, a nie można było, słuchajcie, tego lokalu dogrzać. I okazało się, że
z tego co my sprawdziliśmy, ale no nic nie możemy też z tym zrobić, że ściana szczytowa jest dosyć tą ścianą chłodną, że łazienka się wychładza właśnie od strony windy, bo winda nie jest, słuchajcie, też tak, szyb windy nie jest też docieplony. Co więcej, pod łazienką mamy takie puste miejsce, gdzie znajdują się śmietniki. Śmietniki się nie mieszczą, więc to też jest fatalne rozwiązanie, a ta część właśnie z śmietnikami nie jest też dogrzana i też to zimno gdzieś idzie, czyli jedną ścianą szczytową, gdzieś łazienką i tak dalej. Pomogła nam trochę wymiana grzejników, które też niby były zgodne z normami, ale jednak po zmianie na większe grzejniki byliśmy w stanie, słuchajcie, dogrzać do 21 stopni przy temperaturach właśnie poniżej minus tam 15 czy 20. Więc nieraz wszystko wygląda na pozór super świetnie, ale jeżeli na przykład nie będziemy mieli sąsiadów u góry, na dole, gdzieś po boku, jakieś ściany mamy szczytowe, nieszczelne okna i tak dalej, no to choćbyśmy nie wiadomo co robili, może być nam na przykład za zimno, albo może się pojawiać właśnie wilgoć i pleśń, ze względu na właśnie zbyt słabą cyrkulację gdyby powietrza, albo na przykład zbyt szczelne też okna, ale tych powodów może być bardzo dużo i nie chciałabym się na ten temat wypowiadać, bo nie jestem specjalistką od wilgoci, pleśni i tak dalej. Nie wiem, co Ci tutaj doradzić z tym domem. No ciężko mi powiedzieć, co tu by było dla Ciebie najlepsze. Pytanie, czy już elektryk to wyceniał, czy naprawdę trzeba tą instalację całą wymieniać. W takich starszych domach pamiętam, że zawsze wymienialiśmy instalację, ale to już Wy musicie ocenić. Ile Was to będzie kosztowało. No i od elektryki, no tak jak piszesz, będziecie musieli, słuchajcie, zacząć. Okej. Okay. Takie live'y są też po to, żebyście dowiedzieli się o różnych sytuacjach, które mogą się, słuchajcie, pojawić. I nie tylko ode mnie, tylko tak jak widzicie tutaj od osób, które się pojawiły na live'ie, że mogą się takie wydarzyć i żeby nie bać się tego też strasznie, ale też przewidywać i planować różne rzeczy i żeby też na tym nie oszczędzać, no właśnie na jakichś ekspertach, na kimś, kto przyjdzie, to sprawdzi, ale też jeżeli jest taka możliwość, to po prostu od wszystkiego, co się da ubezpieczać i czytać też umowy ubezpieczeniowe, bo to też jest ważne, żebyście wiedzieli, co podpisujecie, bo nieraz lokal może być całkowicie, słuchajcie, dobry, a macie złą umowę ubezpieczeniową i okazuje się, że ktoś Was zalał albo Wy kogoś zalaliście i nie macie ubezpieczenia od zalania, na przykład od pękniętego jakiegoś wężyka, tylko ogólnie od zalania, jak, nie wiem, coś poleci przez okno albo deszcz Wam napada do środka. No i nagle się okazuje, że tyle pieniędzy płaciliście, jest jakaś rura pękła albo coś i nie możecie odzyskać pieniędzy. A to często są bardzo wysokie kwoty, więc warto po prostu być ubezpieczonym i nie mieć tylko, słuchajcie, ubezpieczenia takiego, które dostajecie w banku na ogólnie surowe mury, na to, na co bierzecie kredyt, tylko ubezpieczyć sobie wszystko to, co będziecie mieli w danym lokalu i planujecie mieć, czyli wszystkie meble, lampy i tak dalej, że jeżeli cokolwiek by się stało w trakcie remontu, po skończeniu remontu albo w ogóle w trakcie użytkowania, to będziecie mogli prawie to odtworzyć i te 90% tych pieniędzy odzyskać. Oczywiście to też pewnie zależy od dewelopera. No i też czytać przede wszystkim umowę. Ja tylko sprawdzę, czy tutaj wszystko się zgadza. Jak możecie teraz samodzielnie też pewne rzeczy posprawdzać? Jeżeli już musicie to zrobić samodzielnie, co nie będzie takie proste, to możecie wyposażyć się w kilka urządzeń albo pożyczyć, chociaż ja myślę, że lepiej pójść z kimś z ekipy remontowej, właśnie do mierzenia na przykład kątów, miarkę w ogóle laserową, żeby pomierzyć kubaturę. Na przykład jest taki problem, że kupujecie lokal, on ma ileś metrów, a jak go obmierzycie, to się okazuje, że na przykład 5 metrów jest mniej, a wypłacicie za każdy metr kwadratowy. Ja się też z takimi rzeczami spotkałam. No to jeżeli metr kwadratowy kosztuje 10 tysięcy, no a 5 metrów macie mniej, no to wiecie, ile powinniście zapłacić mniej. Warto, słuchajcie, to też sprawdzić. Narożniki, gdzieś sprawdzić narożniki przy oknach, kąty proste właśnie przy suficie, wykończenie tego sufitu i tak dalej.
No ciężko, żeby to było idealne. Raczej to jest mało prawdopodobne, że wejdziecie, pomalujecie tylko ściany, bo te ściany będą prawie zawsze do szpachlowania. I to też, słuchajcie, trzeba wziąć pod uwagę. Zwróćcie też oczywiście na posadzkę uwagę, o tym też mówiłam. Czy ona jest prosta, równa, bo jeżeli nie, to się może okazać, że trzeba będzie zrobić wylewkę, co będzie się wiązało z kosztami i może też wydłużyć cały proces położenia danej posadzki, szczególnie jeżeli ona jest drewniana. Mogą się też pojawić progi właśnie w lokalu, więc na to musicie zwrócić uwagę. Okej, dobra. To teraz tak. Na koniec chciałabym dać Wam małą niespodziankę dla wszystkich osób, które będą chciały z tego skorzystać oczywiście. Do jutra. Wszystkie osoby, które wzięły udział właśnie w live'ie, które oglądają mojego live'a teraz na żywo albo w przeciągu tych kilku godzin, mam zniżkę 20% na mój właśnie najnowszy kurs, który pojawił się w poniedziałek. Kurs jak zaplanować budżet właśnie aranżacji wnętrz, w którym są wszystkie rodzaje kosztorysów, które ja stworzyłam. To są takie plik z trzema wzorami kosztorysów plus gotowy kosztorys w trzech półkach cenowych, który pokazuje, jak sobie poradzić z kosztami. Opisuję, zaraz Wam pokażę, może tak będzie najprościej. Opisuję w nim najważniejsze, słuchajcie, elementy. To jest tak, planowanie budżetu, czyli jak zaplanować, dlaczego warto to zrobić i od czego zacząć. Druga ważna kwestia to jest wzór budżetu, czyli podział na wszystkie pomieszczenia, na produkty, na informacje, które się powtarzają, informacje też niezależne od nas i ogólne wyceny, czyli jak się w ogóle z tym budżetem posługiwać. Trzecia bardzo ważna lekcja to są zapytania ofertowe, do kogo wysyłać, jak wysyłać, dlaczego warto je wysyłać i kiedy je wysyłać. Kolejna lekcja to będzie liczenie, słuchajcie, kosztów, czyli jak po kolei pokazuję, krok po kroku wszystko wypełnić i wszystko, słuchajcie, dokładnie policzyć. Skąd brać te ceny i dlaczego to jest ważne, żeby to wszystko wypełnić. Piąta lekcja to są nieprzewidziane wydatki, które szczegółowo omawiam, a szósta to są elementy, o których często się zapomina. Jeżeli chcielibyście, słuchajcie, dostać zniżkę 20% na ten kurs, to wystarczy, że wpiszecie słowo live. Ja Wam tutaj to wpiszę jako kupon. Teraz Wam wszystko pokażę. Słuchajcie, tylko tutaj się przebije. Małkinia napisała, że mean to create, a ja kupiłam wczoraj. No, widzisz. No to słuchaj, jakbyś chciała na jakiś inny kurs, to po prostu odezwij się na priv i ja po prostu na priv Ci coś przyszykuję. Ale to muszę coś przyszykować, więc musisz do mnie napisać. Ja się tylko, słuchajcie, tutaj pomniejszę, żebyście w ogóle wiedzieli, o czym ja mówię. Zobaczcie, jak wejdziecie na tą stronę, za chwilę ją skopiuję, macie kurs jak stworzyć budżet aranżacji wnętrz. Tu jest całkowicie opisane, co tutaj wszystko się znajduje w tym kursie. Macie lekcje, lekcje są w formie online, do tego macie pliki do pobrania. Ja będę niedługo dogrywała kolejne lekcje, które będą bonusami do tego kursu. Będę omawiała po kolei budżety 50 metrów, 80 metrów i najprawdopodobniej 100 metrów kwadratowych. Także będą jeszcze dodatkowe rzeczy. Wszystkie osoby, które chciałyby sobie poradzić z tym, zrobić to lepiej, zrobić to ze mną, dzięki temu, że pokazuję, jak ja to robię i skorzystać z tej wiedzy, to zapraszam Was, słuchajcie, gorąco. Tak, ten kod już nie działa. Ten kod już nie działa, który Ty masz. Działa tylko ten, który ja teraz pokazuję, dlatego że to jest kod dla osób, ja zawsze jak prowadzę live'a, to staram się jakieś kupony rabatowe, jakieś zniżki, jakieś materiały Wam dać, dlatego dla tych osób specjalnie generuję kod. Ja Wam, słuchajcie, bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję również wszystkim na Instagramie. Jeżeli byście chcieli z Instagrama skorzystać, to wejdźcie sobie na Facebooka, tam jest link przekierowujący, albo możecie na Instagramie na ato kliknąć w mój opis w bio i tam też jest link do tego kursu, także możecie z niego skorzystać, jeżeli macie ochotę, żeby policzyć sobie te koszty, zrobić to trochę lepiej. I zapraszam Was gorąco na następny odcinek kursu na wnętrza, to będzie już 34 odcinek. Będzie w następny wtorek o godzinie 20 na moim fanpage'u
projekty wnętrz, małpa projekty wnętrz, a to, a to.pl. No i miłego, słuchajcie, wieczoru.